Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj otworzymy sobie prelist paka z dodatku Rawnika Ali Jeans. Hola, hola, powiecie. Tego już było dużo. Ale nie mieliśmy jeszcze Ragdosa. A przez przypadek udało mi się dorwać w jednym sklepie paczkę, która im jeszcze została na sprzedaż. No to czemu by nie? Wy zobaczymy. Weźmiemy i zobaczymy, co znajdziemy w środku. Także dzisiaj ją sobie otworzymy. Zapraszam. Banderola naderwana, tak żeby nie tracić znowu pół godziny, tak jak to zwykle tracę na turnieju. I ściągniemy sobie wszystko. Hoppa! Carnage, liberty, freedom. Zawartość już wszyscy znają. Po tylu paczkach, co otworzyliśmy z dodatku już. Ciach. Kostka Ragdosa. To jest fajny plus. Tego, że to dorwałem. Będzie się fajnie prezentowało w mojej kolekcji kostek. Pudełko. Paczka tokenów. Tu jest paczka kart z Ragdosa. Bonusowo właśnie jest ten token. I karta z oznaczeniem tym turniejowym, z tą datą. Też powinna być tutaj właśnie. I to jest fajne, bo jest gwarancja, że będzie z Ragdosa. A naszą kartą promocyjną będzie Judy. The Scorch Diva. Zatrzymany, legendarna kreaturka, Human Shaman 2-2. Wszystkie kreaturki, które kontroluję, inne kreaturki, które kontroluję, dostałem plus 0. I kiedykolwiek nietokenowa kreatura, którą kontrolujemy, umrze, to ta kreaturka zadaje 1 damage'a dowolnemu celowi. Sium. Fajnie. Kolejna karta do kolekcji. Oprócz tego mam jeszcze 5 boosterów. Może się coś trafi. Ciach. 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 No i nasz magiczny topter. Aha, tu gdzieś jeszcze będzie. Właśnie. Kot. Tego sobie zostawię, koda. Musicie mi wybaczyć, ale ten mi się akurat jeden przyda. My sobie za to zbliżymy i zaczniemy sobie przeglądać. Aha, to już jest maksymalne zbliżonko. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Lecimy. To najpierw naszą paczkę kart z Ragdosa sobie przyjrzymy, a później się zabierzemy za 5 pozostałych boosterów. Locket. Czyli tak jak w każdej w każdej paczce Locket powinien być. Jeszcze Guildgate, Acrobat, Scrambling Clothes, Flame of the Race Boar, Carrier Imp, Rebellious Recluse, Black White, Footlight Fiend, Nice Coach Mark, Ragdos Rest About, Spider Acrobat, Chilling Shade i Guildgate. Dobra. Czyli mamy komplecik. Puch. I 5 naszych boosterów. Ciemu.
Dobra. Ciach. Generalnie to może przejrzymy sobie jednak te wszystkie te karty. Nie będę wszystkich czytał, ktoś będzie chciał, niech sobie spauzuje. Bo może komuś tam coś wpadnie na pomysł, żeby zmodować jakąś talię prelisową. Jeżeli tak, do Sled Decka. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu, co tam wam się wybrało. Prowling Caracol. Nie będę dzisiaj już sortował tych kart, bo ostatnio mamy zainteresowanie tym. Także to tylko jeżeli komuś tam wpadnie na pomysł, to w miarę szybko. Bo jak nie, to będę po prostu dorzucał do reszty kart z tego dodatku. Impending Grandhorn. Striotem. Blade Jungler. Rebel Reading. Wrecking Beast. Applied Biomancy. Smellvat Ignus. Ola Crank Crusher. Ok. Fred Mystic. I naszym ranem będzie Font of Agonies. Mhm. Ciach. Grul Gilgate i token Spiritusa. Spoko. I kolejny. Kolejny booster. Twilight Puncher. Tylko z deftaczem. Rakdos Roastabout. Gloomcrab Wrecker. Azorius Locket. Titanic Brawl. Biskupa Vampire. Catacomb Crocodile. Goblin Gutter. Imperius Oligarch. Gateway Plaza. Uncommon Spirit of the Spires. Junk Troller. Gate Colossus. I naszą monetką będzie? Naszą monetką będzie? Czerwone. Immolation Shaman. Uki. Rakdos Gilgate. I token Goblinoida. Takie 1 na 1. Ciach. 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 Woodlight Fiend. Chociaż może teraz losowo odłożymy, zobaczymy, co się wyłoniło z nich. Zobaczymy jeszcze. Fruit Fold Collapse. Sorrowful Hybrid. Civic Stalwart. Undercity Scavenger. Scuttlegator. Syndicate Messenger. Exposed to Daylight. Okay. Azorius Knight Arbiter. Rally to Battle. Hack Robot. Oshof Enforcer. I Lavinia Azorius Renegade. Legendarna kreaturka Human Forger. Gru Gilgate i Spirit. Już tylko dwa zostały. Chyba zauważyłem, że te boostery dorzucili tak, że każdy jest z inną grafiką. Co nawet fajne. Passionate Orator, Undercity Embrace, Gravehide Goblin, Monkey, Catacomb Crocodile, Final Payment, Goblin Gutting, o kolejny, Koala Commando, Cry
of the Carnarium. Skatewing Spy. Collision Colossus. I naszym elementem będzie Biogenic Ooze. Trochę nie do tego koloru, ale mam Mythica. Miki. I Azorius Gilgate. Zombie. Gruul Rakdos. Jakby się to sprawdzało? Slime Paint. Simic Locket. Prowling Caracal. Plague Wigged. Golclan Wrecker. Winch. Azorius Knight Arbiter. Burn Bright. Blade Juggler. Gruul Locket. Okay. Ministrant of Obligation. Combine Guildmage. Galloping Lizrock. I ostatnim radem będzie Sneak Ascendancy. Unki. 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 I Rakdos Gilgate. I Spiritus. Ciach, ciach, ciach. 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 Dobra. Teraz ja tutaj spauzuję. Jednak na chwilę. I zobaczymy, co tam nam się udało z tych Rakdosowych kart dorwać. Może na tyle, żeby było coś fajnego. Jak nie, to po prostu resztę gildii sobie już daruję. No i jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to niech rzuci pomysłem, się coś zmontuje. Jak nie, no to po prostu rozłożymy karty. Dobra, a musicie mi wybaczyć na chwilę. Ja sobie rozrzucę te karty i wydzielę te Rakdosowe. Udało mi się już wydzielić karty Rakdos od innych. Także możemy sobie spokojnie je sobie teraz przyjrzeć. I na początek weźmiemy sobie Rakdos Locket i dwa Gilgate'y. Trzy Gilgate'y, to jest fajne właśnie, udało nam się upolować. Zwykle nie jestem za tymi kartami, ale akurat przy tych dodatkach tutaj na prelisie akurat się sprawdzają, bo mimo wszystko dałem te dwa kolory many, więc... No, jedziemy dalej. Multi. Rakdos Rest About. Dwie sztuki. Foodlight Fiend. Dwie sztuki. I dwie sztuki akrobaty. Czy nawet fajnie, że po dwie sztuki się trafiało. Tej karty. Jedziemy na czarne. Undercity Scavenger. Carrion Imp. Grotesque Demise. Orshoff Enforcer. Cry of the Carnarium. Undercity Embrace. Blade Juggler. Dwie sztuki. Black White. Dwie sztuki. Catacomb Crocodile. Dwie sztuki. I Fusing Shade. Dwie sztuki. Więc pełno takich też podwójnych. I czerwone. Rubble Belt Recluse. Flames of the Rare. Ball, Race Ball, Scorch Mark, Spike Wheel Acrobat, Rubble Reading, Smelt Vart Ignus, Spear Spewer, Burn Bright, Storm Strike, Golclan Wrecker, dwie sztuki, i Goblin Guttering, też dwie sztuki. A szkoda tego, bo tego akurat przy, jeżeli byś miał tutaj wrzucać do deku, to jak najbardziej by się cały komplet przydał, czyli co najmniej czterech. I to by było fajne, bo wtedy by było taka horda goblinów po prostu atakująca przeciwnika, a tak to niestety w takich małych ilościach, aż tego się nawet tak średnio, po co wrzucę tak naprawdę, bo za trzy tworzymy sobie 2-1-1 tak naprawdę, bo jest mała szansa, żebyśmy dorwali obydwie sztuki
w jednej grze przy 4, 5, 6 byłoby bardzo naprawdę fajnie, a tak to no niestety. Dobra, to w takim razie tak by się prezentowały karty z gildii Rakdos w tej paczce prelisa. Jeżeli macie jakieś pomysły, to dajcie znać w komentarzu, a jak nie, to zapraszam na kolejne filmy. Póki co, trzymajcie się. Cześć!